Stanisławie, przychodzi Pan tutaj dzisiaj na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego z konkretnym problemem. Proszę opowiedzieć tak w skrócie swoją historię i te postulaty, które będzie Pan chciał dzisiaj zgłosić. Dzisiaj będziemy tutaj głosować uchwałę o ochronie środowiska, o ochronie powietrza. Uchwała jest bardzo taką na czasie, tak? Tą uchwałą tutaj województwo chce jakoś ten problem pokazać. Zawiera w tej uchwale no, sporo tych takich na przyszłość działań. Natomiast jest jeden bardzo podstawowy problem w tej całej uchwale. Tą uchwałę czytałem i na przykład miejscowość, z której pochodzę, jest największym tutaj na całym Podkarpaciu producentem benzopirenu i w ogóle jest nieujęta w statystykach, ponieważ nie ma tam ani jednego czujnika smogu, tak? A Krasne, gmina Krasne jest, jak wszyscy wiemy, producentem mebli, tak, na zamówienie. Jest bardzo dużo małych zakładów, gdzie te odpady są spalane w tych wszystkich, czy w zakładach, czy pracownicy zabierają sobie to do domu, tak? Jest bardzo niewielki procent tylko jak gdyby z hurtowni, te ścinki są zabierane do Krosna. To jest potwierdzone, były badania robione z Mielca, tak, panowie z Wiosiu z Mielca tutaj przyjeżdżali i te nieprawidłowości potwierdzili, tak, to jest potwierdzone, że tak się dzieje, że te odpady są palone. Skutkiem palenia tych odpadów jest, tak jak widzieliśmy tą statystykę od dyrektora tutaj Bugaja z NFZ-u, najwyższa zachorowalność na nowotwory, śmiertelność na nowotwory, tak, śmiertelność na zawały, udary mózgu, to wszystko jest w pokłosie wdychania tego benzopirenu, tak. Są to ogromne pieniądze wyrzucone w błoto, tak, jeśli idzie o leczenie tych osób, ponieważ wracają ci ludzie do domu i nadal oddychają tym benzopirenem. Dzisiaj nawet jeden z mieszkańców, bo z tym banerem zatrzymaliśmy się przed urzędem gminy, potwierdził to, że żona najpierw chorowała na jeden rodzaj nowotworu, teraz już choruje na dwa rodzaje nowotworu, tak. I to wszystko jest właśnie tym, jak gdyby spowodowane tym benzopirenem, tak? Niestety ta bardzo przykra historia spotkała również Pana. Tak, jestem, jak przeprowadziłem się tutaj 6 lat temu do gminy Krasne, po 2 latach wykryto u mnie nowotwór i jestem tutaj pacjentem już szpitali, tak, regularnie korzystam jak gdyby ze służby zdrowia w tym zakresie. Jest to nowotwór tego typu właśnie chłonia, gdzie jak gdyby za każdym razem każdy lekarz, który mnie bada, pyta ile lat paliłem papierosa, ja w ogóle nie paliłem papierosów, tak, ale wdychałem no właśnie tutaj z jak gdyby z dobroczynności, tak, tych dobrych sąsiadów ten benzopiren w dużych ilościach, tak. Były dni takie, gdzie w gminie Krasne są radni, tak, którzy nawet tym palą, niejaka radna tutaj pani Kula, tam jej zakład znajdował się 220 metrów w linii prostej od mojego domu, to przez te 6 lat regularnie mnie tam zatruwała. Były takie dni, że nie mogłem samochodu z okna domu zobaczyć przed domem, tak? Także no, te ilości są tutaj dla każdego, widzę w gminie Krasne, jak gdyby zabójcze, bo mamy ten wskaźnik bardzo ogromny, tak, mamy tych świadczeń blisko 4000 w ciągu roku na gminę, która ma raptem coś powyżej 12 tysięcy mieszkańców, no to jest coś niesamowitego. Mało tego, jak ostatnio tutaj mieszkańcy donoszą, to w Malawie już było 16 pogrzebów w tym roku i to większość młodzi ludzie, tak? No, nie dożyli, żaden z nich prawdopodobnie nie dożył emerytury, tak? No, to jest szokujące. No, ja jak gdyby tutaj próbowałem od wielu miesięcy jak gdyby wywrzeć wpływ na Radę Gminy Krasne, na Wójta Gminy Krasne, żeby coś w tym zakresie zrobił, tak? No w tym roku jest na przykład obowiązek kontroli 30 tych miejsc, gdzie te jak gdyby są wpisane z tego rejestru te źródła ciepła, przepraszam, no to mieszkańcy donoszą, że
Faktycznie panie chodzą z kontrolą, ale bardzo często chodzą właśnie pod miejsca, gdzie się pali gazem, tak, żeby nie narazić się wyborcom, tak. No jest działanie tego typu, że wyborcy są ważniejsi, a wyborcy no to są właśnie ci dobrze jak gdyby kalkulujący, dobrze myślący ekonomicznie, no ci producenci tych mebli, tak, no bo oni mają wpływ na to, co się w gminie będzie działo, tak, chodzą na wybory, wysyłają swoje rodziny, żeby na konkretnego człowieka zagłosować i o tych tak naprawdę tylko władza gminy dba. Nie dba się o zwykłych obywateli, tych ciężko chorujących, tylko o tych, którzy palą tymi odpadami. No to jest karygodne. Ja się boję w tym momencie o własne dzieci, tak, bo też tym wdychają. Próbowałem jak gdyby tutaj taką akcję stworzyć, żebyśmy przynajmniej przy tych szkołach zainstalowali te czujniki, no to dyrektor szkoły wezwał policję, jak ja stanąłem pod szkołą z tym. Dwukrotnie wzywał policję, bo jak gdyby stanąłem z informacją, że jest problem, tak? Jakie nadzieje wiąże pan z dzisiejszą sesją? Czego pan oczekuje od radnych wojewódzkich? No właśnie, tutaj, tak jak mówię, będzie w punkcie 17 głosowanie na temat tej uchwały, no ale w tej uchwale, ja tam właśnie tą uchwałę przejrzałem i nie ma sankcji, tak? Nie ma sankcji dla tych samorządów, które nie realizują tej pięknej uchwały. Można, tak jak jest na tym banerze wskazane, można tą, powiedzmy sobie, czytać, rozumieć tą uchwałę, ale nic w tym zakresie władza tutaj gminy, chociażby tak w przypadku gminy Krasne, nie robi, bo jak mi piszą, nie muszą, tak? Nie muszą, bo nie ma takiego obowiązku, nie ma za to kar, więc nikt tego nie przestrzega. Te kontrole, które tam jak gdyby mieszkańcy jak gdyby zlecali, tak, prosili o te kontrole, to były przez urząd gminy zbywane.